Cieszę się przede wszystkim, że udało mi się odjechać na rowerze i bieg mógł być spokojniejszy, ponieważ za tydzień jeden z najważniejszych startów w sezonie. Także bardzo się cieszę, że to wszystko tak się poukładało. A za tydzień mogła Pani zgadzić, jaka to będzie impreza? Jest to seria Mistrzostw Świata w Londynie, traktowana jak taka próba przedolimpijska. Wszystkie kraje mają tam swoje kwalifikacje olimpijskie, także wszyscy są jak najmocniej przygotowani tam i jak najbardziej poważnie w tym sezonie traktują ten start. Proszę Państwa, widzimy Pani Maria, przyjechała do Gdynia, mimo to, że za tydzień wjeżdża do Gdyni. Życzę sukcesu w Londynie. Dziękujemy. A za rok na olimpiadę. Dziękujemy bardzo. No i do Gdynia zapraszamy również za rok na Mistrzostwa Polski. W tej chwili go zwytywana już jest tam Radio PIK, już widzę tak. Ten wywiad. Eurosport MTV, tam te wszystkie telewizje. Ja nie planowałam tutaj jakiegoś czasu. Tradycja. Bardzo dziękuję, że jechałam sama na rowerze, a to jest zawsze trochę trudniejsze. To wszystko jest norma, pani Cześnik jest do tego przygotowana. Jest dosyć dobry czas i mówi to, co... Dobry zawodnik, wierzę, że mówi. A tu kolejni zawodnicy, to nam będzie się to już tak powtarzało. Ja przypomnę, tych rowerów powinno stać na końcu 160, jeden. I myślę, że tyle rowerów będzie. Cieszę się, że tutaj pogoda dopisała, mogłam wystartować i mam tytuł.